internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dziś gościem w wywiadzie tygodnia jest prezes zarządu Gamrat, pan Krzysztof Moska. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej kondycji finansowej przejął pan Gamrat? W złej kondycji finansowej, o czym powiedziałem podczas wczorajszego spotkania z radnymi, a dokumenty, jaka była sytuacja finansowa Gamratu, zostały złożone w czerwcu 2010 roku przez ówczesnego prezesa do Urzędu Miejskiego. Tam jest wszystko napisane. Nie chciałbym mówić o detalach. Te detale przedstawiłem wczoraj Radzie Miejskiej. Słabszy wynik ze sprzedaży Gamratu za 2012 rok niż za 2011. Czym jest to spowodowane? Sytuacją rynkową. Myślę, że wynik, który był za rok 2012, i tak był najlepszym wynikiem w historii działalności Gamratu, przynajmniej od 10 lat, omijając rok 2011. Wiemy o tym, że w roku 2012 w Polsce był to rok, kiedy było najwięcej firm upadających właśnie z tego sektora, w którym jest Gamrat. A więc osiągnięcie wyniku na poziomie około 18 milionów zysku netto i wyniku operacyjnym kilkadziesiąt milionów złotych jest raczej zaliczone to do sukcesu firmy Gamrat. A od czego zaczynał pan swój biznes? Powiem troszkę śmiesznie, od kręcenia lodów. Byłem agentem pewnej spółdzielni spożywczej. Miałem jeden automat do lodów włoskich i tak zacząłem biznes. Po prostu w poszukiwaniu pracy. I czy wszystkie pana inwestycje, biznesy były trafne? Chyba nie ma takiego człowieka, że wszystkie są trafne. Natomiast w całokształcie wszystkich inwestycji mogę powiedzieć, że 90 kilka procent było trafnych. Ile dziś jest warty pana tak zwany portfel giełdowy? Portfel giełdowy jest warty dzisiaj. Nie wyceniam codziennie portfela, więc trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że to każdy jeden może spojrzeć, przeliczyć. Są to dane oficjalne. Gamrat to prawie 100 lat tradycji. Czy będą kolejne lata, w których firma będzie opiewać w sukces i zdobywać nowe rynki zbytu? Myślę, pani redaktor, że Gamrat to 75 lat tradycji i dlatego przychodząc tutaj chciałem się także zapoznać z tradycją. Stąd na tej ścianie, w tym gabinecie, mamy założycieli Gamratu i rok 1937. Chciałbym, po pani słowach, 100 lat tradycji, chciałbym, żebyśmy się spotkali następnym razem i mówili o przyszłych 100 latach następnych dla Gamratu, że firma będzie w dobrej kondycji się rozwijała na terenie miasta Jasła. Gamrat zakupił bułgarską firmę Devorex. Jakie plany wiąże pan prezes z tą firmą? Ja myślę, że zakup poprzez Gamrat bardzo nowoczesnej fabryki na terytorium Bułgarii jest wielkim sukcesem dla Gamratu, a także wielkim sukcesem i reklamą dla tego małego miasta Jasła. Jest to firma, która sprzedaje, tak jak jest podane, do ponad 20 krajów na świecie. Bardzo nowoczesna, dysponująca najnowocześniejszym parkiem maszynowym. I w mojej pierwotnej koncepcji było, jeszcze dzisiaj coś z tego zostało, że chciałbym, żeby ludzie także z Jasła pracowali poza granicami dla naszej firmy Gamrat w Bułgarii. W lokalnych mediach ukazały się nieprzychylne informacje na pana temat. Czy chce się pan odnieść do tego? To jest ciężki temat. Trudno się odnieść do człowieka, który obrzuca drugiego inwektywami, pomówieniami i tak dalej. Mogę tylko powiedzieć, że jest mi nieprzyjemnie z tego względu, dlatego że starałem się przez okres prawie 2 lat, który jestem w Jaśle, zrobić wszystko jak najlepiej dla tej społeczności, dla ludzi, dla miasta. Natomiast życie pokazuje, że nawet jak ktoś zrobi coś dobrego, to można go obrzucić złem. Wolałbym już do tego tematu nie wracać, bo jest to przykre. Tak na koniec chciałam się jeszcze zapytać, czego można życzyć panu? Mnie? Zdrowia. I żebym mniej pracował. Bo być może to w życiu jest bardziej potrzebne. Chyba tyle. I tego panu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.